Przeczytajmy ze Słowa Bożego z drugiego rozdziału listu do Filipian. Zarówno w tej modlitwie, jak i pieśni, która poprzedzała nasze wspólne rozważanie Słowa Bożego, mowa była o radości, a podstawą radości chrześcijańskiej jest po pierwsze doskonałe dzieło, które Pan Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. I jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne i drugim takim elementem sprawiającym w nas radość jest to, gdy upodabniamy się do Pana Jezusa w każdym aspekcie swojego życia i widzimy, że Duch Święty mieszkający w nas działa. Gdy widzimy, że nawet w najciemniejszych momentach życia Duch wywołuje pieśni pochwalne. Widzimy, że Słowo Boże, które jest tekstem dosyć obszernym, dosyć złożonym, nagle daje mądrość i światło prostaczkom, jak trzymać się prostych dróg pańskich. I te wszystkie elementy, które Duchowi Świętemu, o ile go nie gasimy w swoim życiu, pozwolimy zrealizować w nas, gdyż to On daje ich cenie i wykonanie, to te elementy pobudzają nas do radosnego, szczęśliwego dziękowania Ojcu za ten wspaniały dar. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta. Filipian drugi rozdział. Rozdział drugi listu do Filipian. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość zgodni i ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic z kutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność byliście posłuszni, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy, pośród rodu złego i przewrotnego, którym świecicie jak światła na świecie, zachowując słowa życia,
ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie razem ze mną. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował, także bliski był śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, o czym wy nie mogliście mi usłużyć. Więc początek ma konstrukcję podobną do pytania w naszym tłumaczeniu. Natomiast tu, co do sensu, chodzi bardziej o to, że przecież wiemy, że w Chrystusie jest zachęta. A więc jeśli należy rozumieć bardziej jako nie część pytania, ale jako część dowodu. Czyli skoro więc, albo jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta. Na tej podstawie, że w Chrystusie przecież jest zachęta. To jest przecież w nim pociecha miłości. To przecież w nim jest wspólnota ducha. I nie ma chyba większego współczucia do wyobrażenia sobie niż współczucie Chrystusa i zmiłowanie do nas. I na podstawie tego Paweł dowodzi, że jest też podstawa do punktu, który widzimy w drugim wersecie. Skoro w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, to dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Dlaczego Paweł ma taki tutaj punkt? Bądźcie jednej myśli, bo my wszyscy mamy tendencje rozbudzone już od dawien dawna. Od początku myśli człowieka są ustawicznie złe i zawsze każdy na własną drogę chciał z nas iść. I przyzwyczajeni do tego z dawnych lat, kiedy przed nawróceniem tak chodziliśmy, często te obyczaje przenosimy również dalej w życie chrześcijańskie, dlatego że mamy to ciało. Ciało jest starym stworzeniem. W ciele nie mieszka nic dobrego. W tym ciele są nasiona każdego grzechu. I jeżeli wierzący nie dopuści ogrodnika, aby regularnie przycinał kiełkujące roślinki z tych nasion, to one się rozbudzą. Ten ogrodnik to jest Duch Święty. I my niestety mamy w zwyczaju go gasić. I dlatego chrześcijaństwo w naszym codziennym wykonaniu kuleje. Jeżeli byśmy dali pełną wolność Duchowi Świętemu, to on z każdą rośliną, której nie zasadził ojciec,
zrobi porządek. I tutaj widzimy, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli. Jaka jest podstawa naszego wspólnego znania się? Co powoduje, że my, którzy tu jesteśmy na sali, jesteśmy razem w jednym pomieszczeniu? Nie jesteśmy klubem wędkarskim. Nie jesteśmy klubem grzybiarzy. Gdybyśmy byli klubem grzybiarzy, łączyłoby nas zbieranie grzybów. Więc co jest tą podstawą? Oczywiście ten, o którym była mowa w wersecie pierwszym. Chrystus. I tylko to nas łączy. Gdyby nie Chrystus, nikt z nas nawzajem siebie by nie znał. Część naszych rodzin w ogóle by nie powstała, gdyby nie Chrystus. Gdyby nie wspólność tego, że mamy jednego Pana, to w ogóle życiorysy każdego z nas byłyby zupełnie inne. Każdy dalej by szedł swoją własną drogą. Każdy na własną drogę by zbaczał. I tylko Pan Jezus Chrystus jest tym jednym wspólnym punktem. Każdy z nas ma swój zawód i to niezawodowe rzeczy nas łączą. Każdy z nas ma swoje rodziny i to nierodzinne więzy nas łączą. Łączy nas tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus i dlatego tutaj jest, bądźcie jednej myśli. Jeżeli będziemy kierować się tym, że właśnie w Chrystusie jest zachęta, w Chrystusie jest radość, to w Chrystusie będziemy widzieć także główne spoiwo tego, co tu jest nazwane jedną myślą. Mając tę samą miłość. Jaką miłość? Tę samą. Co to znaczy ta sama miłość? Ta sama miłość znaczy, że ma ten sam obiekt umiłowania. Każdy z nas miłuje Chrystusa. I tutaj Paweł nie poddaje tego wątpliwość. On mówi, mając tę samą miłość, bo my już tą miłość mamy. W momencie, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, Duch Święty rozlał miłość w naszych sercach i On tą miłość aż do przelewu pompuje. I ta miłość wtedy, jeżeli pozwolimy działać Duchowi Świętemu, nie gasząc go, on jej napompuje tyle, że ona zacznie się wylewać. Zgodni, ożywieni jednomyślnością. Bo ta jednomyślność z Chrystusem jako centrum jest ożywcza. Ona daje życie. To jest tak, jakby w ogrodzie podłączyć różne szlaufy do źródła wody. Wtedy cały ogród kwitnie. Wtedy dostaje swoją wodę na czas właściwy, w odpowiedniej ilości. Nic nie schnie. I niestety w trzecim wersecie Paweł musi wymienić coś, co również i nas, każdego z nas trapi. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na pustą chwałę. To jest w każdym z nas. Pierwsza rzecz, coś wiemy lepiej. Jak coś wiemy lepiej, to od razu chcemy powiedzieć, ale my wiemy lepiej. Nie. To nie jest potrzebne. To jest kłótliwość. Jeżeli ktoś powiedział wystarczająco dobrze i nie skłamał, nie przedstawił fałszu, a jedynie być może nie nakreślił całości, to wystarczy. Nie ma potrzeby tego w żaden sposób na siłę uzupełniać. Chyba, że jest taka potrzeba zasygnalizowana przez kogoś takiego. Ale często, kiedy jest coś opisane przez daną osobę w rozmowie, czy w jakiś sposób listownie, czy gdzieś, i on już przedstawił główne punkty, które są prawdziwe, ale nie przedstawiają być może całości, którą my, jako mądrzejsi, znamy, to nie ma potrzeby tego tutaj w nas rozbudzać, bo to jest wtedy właśnie kłótliwość. Albo naruszenie naszego terytorium. Czyli coś jest moje i ktoś naruszył. To często w nas się to budzi.
A gdzie jest słowo Pana Jezusa, jeśli ktoś weźmie od ciebie szatę? To uciekaj szybko, aby nie zabrał płaszcza, jest tam napisane? Nie, tam jest napisane, oddaj mu również i płaszcz. Jeżeli ktoś naruszył moją prywatną sferę, to ta kłótliwość się od razu budzi. Odbierz mu tą szatę. Nawet podżyj, ale żeby on jej nie miał. Ale to nie taka energia ma nami kierować. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na pustą chwałę. Jeżeli jest coś, za co można nas pochwalić, i ten świat nas za to nie pochwali, to pochwali nas za to Ojciec. Jeśli nie pochwalą nas bracia, pochwali nas za to Ojciec. Jeśli nie pochwali nas żona, mąż, pochwali nas za to Ojciec. Jeśli z niewdzięcznością nie pochwalą nas za to dzieci, pochwali nas za to Ojciec. To jest sprawa między tym, który został przez nas obdarowany czymś, a Bogiem, że On ma oddać honor temu, przez kogo został w jakiś sposób obdarowany. Czy to pracą, czy jakimś dobrym słowem, czy czymkolwiek, za co należy się człowiekowi pochwała. I jeżeli my zaczynamy tą próżną chwałę tutaj sobie odebrać na ziemi, to odbieramy sobie tą chwałę tu, na ziemi, a nie dostaniemy tej chwały w niebie. Pan Jezus o tym wyraźnie wielokrotnie powiedział, żeby tej chwały tu ziemskiej nie szukać. U Ojca dostaniemy to. I to jest tak naprawdę, dalej idąc, spór między tym, który powinien nam coś oddać honor, a Bogiem, a nie między nami, a tym, który zapomniał ten honor oddać. Więc jeżeli nagle chcemy tą próżną chwałę zyskać, to jest bez sensu. To jest właśnie ta podobna do kłótliwości mentalność. I dlatego tu jest w pokorze. W pokorze. Ale co to jest pokora? Czy to jest takie skulenie się i spuszczenie oczu na ziemię? Tu nie jest tak napisane. Tu jest powiedziane, że przejawem tej pokory jest uważanie jedni drugich za wyższych od siebie. Jedni drugich za wyższych od siebie. Kiedyś chodziłem na przygotowujące do ślubu lekcje u baptystów. Tam był taki pastor Andrzej Mróz. I on mnie i żonę moją obecną na takich rozmowach duszpasterskich przygotowywał. I kiedyś pokazał na podstawie tego wersetu jedną myśl, którą zapamiętałem. Że jeżeli mamy na myśli małżeństwo, to mąż powinien oddawać żonie 100%, a nie oczekiwać nic, czyli oczekiwać zero. Żona powinna mieć nastawienie, że jest obowiązana oddawać 100% i nie oczekiwać nic. Jeśli oba te nastawienia są autentyczne, to przecież nie ma wtedy żadnego powodu do kłótni. Do kłótni trzeba dwóch. No ale jeżeli jeden, załóżmy, zawiódł, no to przecież ten drugi dostał tyle, ile miał oczekiwać. Miał oczekiwać zero i dostał zero. Jesteśmy kwita. Nie ma podstawy do kłótliwości. Również tą zasadę można przenieść do naszego życia z innymi. Że wszystko, co czynimy dla innych, czynimy dla Pana Jezusa. Dajemy 100%, oczekujemy zero. Wtedy nie ma żadnej podstawy do żadnej kłótliwości. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest jego, ale także na to, co jest cudze. Czyli widać wyraźnie w tych słowach, że nie jesteśmy jako chrześcijanie
samotni. Bóg, tworząc nowe życie w chrześcijaninie, tworzy je, aby był częścią wspólnoty. Inaczej nie byłoby tego powiedziane. Bo jeśli byśmy, każdy z nas miał być dla siebie statkiem, żeglarzem, okrętem, zaraz po narodzeniu na nowo, jak to niektóre fałszywe nauki mówią, no to wtedy jaka jest podstawa dla tego wersetu 4? Jesteśmy po to, żeby być razem w jednomyślności, skierowani na Pana Jezusa, i do tego nas apostoł zachęca. I to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy równi. Każdy z nas jest równy wobec Boga. Każdy z nas jest człowiekiem. Brat i siostra, siostra i brat, matka i ojciec, syn i córka. Jeżeli są wierzącymi, to jako ludzie są równi. I każdy w tej równości wynikającej z wolności, którą daje Ewangelia, właśnie jako dar dla Boga może ofiarować to, że patrzy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. I dlatego apostoł Paweł, dalej przechodząc, mówi, że mamy być tutaj tacy jak Chrystus. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie. Cóż za dziwne porównanie. My często czytamy te słowa na godzinach, kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus, jako odwieczny Syn Boży, od zawsze był równy Ojcu. Ojciec od zawsze był równy Synowi. Ojciec był od zawsze równy Duchowi. Duch Święty od zawsze był równy Ojcu. Duch Święty od zawsze był równy Synowi. Syn od zawsze był równy Duchowi. Od wieczności. Tacy sami co do chwały, co do równości. Niestety w historii powstało wiele dziwnych myśli. Kiedyś one powstawały dużo wolniej. Dziś w dobie szybkiego przemiału informacji coraz to nowe idee powstają. Ale obie są ukierunkowane na tą kwestię, aby albo poniżyć Pana Jezusa Chrystusa, albo też, idąc w drugą stronę, powstaje zło, kiedy się utożsamia, że niby Ojciec to Syn, Syn to Duch Święty to Syn. I oba błędy są niebezpieczne. Tutaj właśnie widzimy sytuację, kiedy Pan Jezus, będąc równy Ojcu, sam dobrowolnie zdecydował się dać poniżyć. I to, że Ojciec jest tym, który adresuje do Syna słowa uwielbienia, znajdujemy między innymi w Ewangelii Jana, 8 rozdział. Tutaj są takie słowa: mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. To jest 54 werset. Odrzekł Jezus: jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. W Ewangelii Jana 3:13 Pan Jezus powiedział do Nikodema, mówiąc o sobie, takie słowa. Niestety w brytyjce to jest oddane nieprecyzyjnie, lepiej jest oddane w dokładniejszych przekładach brzeskiej i gdańskiej,
ale ja przytoczę z pamięci, jak to tam jest. 3:13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Czyli pokazuje to sytuację, że Pan Jezus równocześnie był na ziemi, rozmawiając z Nikodemem, ale także jest w niebie. Wskazuje, że w tym samym czasie jako wszechobecny Bóg był w niebie. I w tym samym czasie Pan Jezus mówi: mnie uwielbia Ojciec mój. Także działo się to przed wcieleniem. Hebrajczyków 1 rozdział mówi wyraźnie. Hebrajczyków rozdział 1, gdzie jest powiedziane, gdy Ojciec uwielbia Syna następującymi słowami od 8 wersetu. Lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Czyli widzimy Ojciec tutaj jako ten, który wywyższa Syna. Nie mógł być od Syna wyższy. Był i jest równy. Od zawsze. Ten błąd, który podważał równość Ojca i Syna, zapoczątkował w takim szerokim kręgu Tertulian. On najpierw wprowadził taką myśl, że Syn jest po Ojcu. Ale to nie może być w ten sposób przenoszone, że nasze ludzkie stosunki przenosimy do nieba. Nie, Galacjan pokazuje odwrotny kierunek, że według bóstwa się wszelka rodzina nazywa, według ojcostwa. Czyli to jest tak, że najpierw była relacja ojciec-syn w niebie, a potem na ten wzór my w rodzinie nazywamy swojego syna synem, nasz syn nazywa nas swoim ojcem, a nie odwrotnie. I dalej, po Tertulianie był Orygenes, który poszedł w tej herezji dalej. Po Orygenesie był już znany wszystkim niemal Ariusz, z którego pochodzi arianizm, od którego znani wszystkim świadkowie Jehowy wzięli swoje nauki. Z kolei też ten werset z Hebrajczyków pokazuje, że modalizm, który jest tym błędem, o którym mówiłem, że się mówi, że ojciec to jest syn, a syn to ojciec, i że się przebierają w zależności od potrzeby, raz jako syn, raz jako ojciec, raz jako Duch Święty. No więc tu widać wyraźnie, że nie ma możliwości, żeby ojciec mówił do syna, jeśli to by była ta sama osoba. To nie jest ta sama osoba. To są trzy różne, odrębne osoby. Jeden Bóg, trzy równe sobie osoby. I to jest bardzo ważne, żebyśmy, przechodząc do Filipian, widzieli, że to był dobrowolny Pana Jezusa dar. Jeśli On by był niższy od Ojca, to nie byłoby żadnego tutaj poświęcenia. Natomiast wtedy z Izajasza rozmowa wewnątrz bóstwa, kto nam pójdzie, może przeczytam Izajasza 6 rozdział. Wtedy ta rozmowa byłaby w pełni nieautentyczna, gdyby była tam jakaś gradacja. I to jest Izajasza, rozdział 6. I widzimy tutaj 8 werset. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł: kogo poślę? Kto nam pójdzie? To jest autentyczne pytanie.
I na to autentyczne pytanie dobrowolnie zgłosił się Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Powiedział: oto jestem, poślij mnie. I od tej pory mamy takie dwie linie. Jedną, którą widzimy w wersecie 6, czyli był w postaci Bożej. Był w postaci Bożej. 6 werset 2 rozdziału do Filipian. Był w pełni równy Ojcu, był w pełni równy Duchowi Świętemu. Nie musiał tego robić. Nic by na tym nie stracił, gdyby nie podjął się tego dzieła. Zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że bezinteresownie nas umiłował, jak widzieliśmy dzisiaj w pierwszej części, wspominając między innymi przypowieści, 8 rozdział, że w przedwiecznej przeszłości radował się synami ludzkimi, 1 list Jana, 4 rozdział, że Pan Jezus został podarowany jako przejaw Bożej miłości i to On nas najpierw umiłował, a my dopiero na tą miłość odpowiadamy. I tutaj widzimy tą pierwszą linię, że będąc równym Bogu, jednak w 7 wersecie wyparł się samego siebie. I druga linia to jest linia uniżenia. I jako ten, który się uniżył, wyparł się siebie samego, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. To nie przypadkiem jest tutaj, gdzie na początku oglądamy nas jako zborowników, którzy są równi sobie. Jeden jest równy drugiemu, ale mamy wezwanie piątego wersetu. Wezwanie mówi: takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Bracie i siostro, jesteś równy drugiemu bratu i siostrze. Ale Chrystus dał wzór, abyś się uniżył, mimo że jesteś równy. I lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem. I tutaj znowu pada słowo podobny ludziom. Po pierwsze jest liczba mnoga, podobny ludziom. Niektórzy pozwalają sobie za daleko się zapędzić i twierdzić, że Jezus nie jest człowiekiem. Ale Pismo w wielu miejscach mówi, że Jezus Chrystus jest człowiekiem. Dlaczego tu jest podobny ludziom? Dlatego, że ludzie w liczbie mnogiej są wszyscy grzesznikami. I stąd tylko podobny. Natomiast Chrystus Jezus jest prawdziwym człowiekiem. Człowieczeństwo nie zawiera w sobie, aby było człowieczeństwem grzechu. To nie jest składnik człowieczeństwa. Adam przed zgrzeszeniem był człowiekiem. Więc Pan Jezus Chrystus jest człowiekiem, we wszystkim podobny ludziom, z wyjątkiem grzechu. Jest jedynym prawdziwym człowiekiem bez grzechu. Natomiast ludzie, niestety wszyscy na drogę zboczyli swoją i są zawsze w komplecie człowiek plus grzech w tym obrazie działania tu na ziemi. Dopóki jesteśmy w tych starych ciałach, to jest nasza codzienność. A okazawszy się z postawy człowiekiem, tu wyraźnie mamy to pokazane, liczba pojedyncza człowiek, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Ta śmierć krzyżowa była najbardziej hańbiącą śmiercią. I w efekcie tego widzimy 9 werset. Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Także i my mamy tu zachętę, bo to jest cały czas lekcja do zborowników. Bądźcie jak Chrystus. Jeśli brat cię poniży, jeśli siostra cię poniży, wywyższy cię Chrystus w swoim czasie. Wywyższy cię Bóg w swoim czasie. Odpłata jest w niebie. Nie martw się próżną chwałą, którą tu być może stracisz przez to, że ktoś cię obraził albo w jakiś sposób
naruszył Twoje dobra albo w jakikolwiek sposób wydaje Ci się, bo często to się nam tylko wydaje, że ktoś chciał specjalnie dobrać jakieś słowa i nagle zaczynają się złośliwe podejrzenia, a to jest już objaw dużo gorszego stanu. Więc aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. To jest taki punkt, który warto używać w ewangelizacji. Gdy głosimy ludziom Ewangelię, oni nie chcą się uniżyć przed Panem Jezusem. Można im przypomnieć, że przyjdzie czas, że i tak ugnie się ich kolano przed Jezusem. Ale żeby to kolano nie ugięło się zbyt późno. Albo Twoje kolano ugięło się przed Panem Jezusem już tu na ziemi, albo się ugnie jeszcze przed Twoją biologiczną śmiercią, albo ugnie się, gdy będzie już za późno i będzie to hołd składany tuż przed wrzuceniem do jeziora ognia, gdzie będziesz na wieki wieków. Nie ma innej możliwości. To jest bardzo ważne, że tu jest powiedziane, że nie ma ucieczki przed tym oddaniem hołdu Panu Jezusowi. Na niebie, na ziemi, pod ziemią nie ma czwartego miejsca. Albo nad niebiosami, albo na ziemi, albo pod ziemią. Czwartego miejsca nie ma. Czyli każdy Panu Jezusowi prędzej czy później hołd odda. Temu poniżonemu Synowi Bożemu, który na siebie wziął poniżenie. I aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Jeśli Ojciec chwali Syna, to ci, którzy nie chcą chwalić Syna, także czynią afront, obrazę wobec Boga Ojca. Bo to jest obraźliwe, jeśli poniża się Pana Jezusa, a przecież sam Bóg Ojciec uwielbia Go, nazywa Go Panem, który na początku ugruntował ziemię, nazywa Go w otwarty sposób Bogiem. Jest to bardzo odpowiedzialna, niebezpieczna pozycja takich, którzy odmawiają Panu Jezusowi oddawania czci. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Stąd wnioski. Dlatego, przeto, umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czasami te dwa wersety, znaczy tak naprawdę werset 12 ze celowym pominięciem wersetu 13 są używane, żeby straszyć dzieci Boże. Natomiast Pan Jezus zawsze ucząc mówi pokój wam. Apostołowie mówią, radujcie się. Powtarzają, nie troszcie się. Nie bój się, maleńka trzutko, mówi Pan Jezus. Zawsze są to słowa wzmocnienia i zachęty. I z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie jest używane do straszenia. No, jak nie będziesz z bojaźnią i ze drżeniem zbawienia swojego sprawował, to stracisz zbawienie. Ale tu takiej myśli nie ma. Tu jest wyraźnie powiedziane, że to po pierwsze, zbawienie już się ma, skoro się je sprawuje. Nie można sprawować czegoś, czego się nie ma. O tym, że zbawienie jest nieutracalne, wiemy z wielu, wielu miejsc Pisma Świętego. I sam ten fragment również pokazuje, w jaki sposób to zbawienie ma być sprawowane. 13 werset nieszczęśliwie stał się 13 wersetem. Powinien być razem z 12 jako jeden werset, jeśli już dokonano podziału, bo te wersety to nie podzielił Duch Święty, tylko podzielił człowiek.
Nawet gdzieś czytałem anegdotę, że to był człowiek, który jechał dyliżansem w daleką podróż i z nudów sobie podzielił wersety. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was ich chcenie i wykonanie. Więc jeżeli dziecko Boże się narodzi na nowo, jeśli jest zbawionym człowiekiem, to mieszka w nim Duch Święty, Bóg, bo Duch Święty jest Bogiem. I ten Duch Święty, Bóg, według jego własnego upodobania sprawia w takim wierzącym chcenie i wykonanie. Jeśli jest zagaszony, to oczywiście do tego działania nie dochodzi. Ale jeśli jest właśnie wykonywane zbawienie, to często jest ta świadomość, że to nic z nas, a wszystko z Boga. I tutaj widzimy, że On wykonuje chcenie i On wykonuje wykonanie. On wywołuje chcenie, On wywołuje wykonanie i w ten sposób następuje do sprawowania tego zbawienia. Można nawet powiedzieć, że bojaźń i drżenie powinno nas obejmować wtedy, kiedy próbowalibyśmy sobie przypisać dobre uczynki. Bo wtedy okradalibyśmy Boga z Jego chwały. Jeżeli ja bym powiedział, a to ja jestem taki dobry Grzesiek, nie potrzebuję łaski Bożej, żeby być dobrym człowiekiem. Dostałem zbawienie, a teraz z własnej energii robię dobre uczynki. To wtedy właśnie, mówiąc coś takiego, nie sprawowałbym swojego zbawienia z bojaźnią i ze drżeniem. Moja bojaźń i drżenie ma iść w tym kierunku, żeby wiedzieć, że nic nie jest ze mnie. Wszystko jest z Boga. Wszystko jest łaską Bożą. I to wtedy w pełni współgra tym, co rozważaliśmy. Że wiemy, że jest ten, który jest ponad nami, Bóg. I On darował nam Ducha Świętego, rozlewając Go w swoim sercu. Na podstawie tej doskonałej ofiary krzyżowej, którą widzieliśmy w uniżeniu Pana Jezusa, że On się uniżył i był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej, to na tej podstawie właśnie jest dane nowe życie wierzącym. I wtedy wywołuje ich chcenie i wykonanie. Sprawia ich chcenie i wykonanie. To nie jest moje chcenie i moje wykonanie. To jest chcenie i wykonanie Ducha Świętego i żadnej chwały mojej w tym nie ma. Jeżeli faktycznie pozwoli się Duchowi Świętemu działać, to co masz, to obserwujesz z radością, że Duch Święty działa w tobie i pobudza cię do działania na chwałę Bożą. I czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania. To są bardzo poważne rzeczy. Szemranie i powątpiewanie. Powątpiewanie podważa Słowo Boże. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Czy rzeczywiście to jest dla mnie? Czy rzeczywiście ja mogę zrobić z tego użytek? To jest powątpiewanie. A szemranie? No znowu Pan dzisiaj nie przyszedł. Idę spać. Znowu nie było pochwycenia. Jak długo będę czekał? Albo inne szemrania w naszym życiu się pojawiają. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Życie wierzącego jest tu porównane do pewnego rodzaju światełka. I te światełka mają to do siebie, że świecą w ciemnym świecie. Ciemny świat to są ludzie bezbożni, którzy nie położyli swojej nadziei w łasce, nie położyli swojej nadziei w Bogu. I my, jako zbawieni, świecimy. Jeden świeci światłem rażącym, drugi świeci światłem takim mdłym, ale każdy ma w sobie życie Boże i nawet jeżeli jest bardzo słabym wierzącym, to nie jest ciemnością. Jakaś energia świetlna w nim jest. I tu nawet nie jest warunek podany,
bo jest powiedziane, że my już świecimy. To nie jest, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi Bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, którym wtedy ewentualnie będziecie świecić jak światła na świecie. Nie. My od razu świecimy. I dlatego jest powiedziane, że mamy być szczerymi, bo ta szybka, można by powiedzieć, w latarce, jak ona jest brudna, to to światło w niej słabiej widać. Jak mamy zachlapane reflektory z samochodu albo są takie zmatowiałe, to słabo przez nie widać. I jeżeli będziemy szemrać i powątpiewać, to to światełko będzie zachlapane i tego światła w nas, bo to jest światło Boże, to On sprawia ich cenie i wykonanie, to nie jest nasze światło, to będziemy mieli zasłonięte. Zachowując słowa życia ku chlubie mojej na dzień Chrystusowy, na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem. I tutaj wyraźnie Paweł odwołuje się do tego, że kiedyś przy stolicy Chrystusowej będzie objawione, kim On jest, kim Ty jesteś, bracie, kim Ty jesteś, siostro, kim Ty jesteś. Jeżeli nie będzie tutaj takiego po prostu odniesienia naszego, że my tam odbierzemy nagrody, każdy, kto umiłował przyjście Pana Jezusa, otrzyma wieniec, to wtedy będziemy doszukiwać się różnego powodu do zmartwień. Ale przecież my mamy powód do radości, bo tam jest powiedziane, że każdy otrzyma pochwałę od Boga. Co to za dziwny sąd? W sądach najczęściej dostaje się wyroki. Ten 5 lat, ten 10 lat, tamtemu w zawieszeniu, ewentualnie uniewinnienie. My na sądzie Chrystusowym dostaniemy, każdy otrzyma pochwałę od Boga, tak mówi Pismo. Pochwałę. Jeden większą pochwałę, drugi mniejszą pochwałę, trzeci jeszcze inną pochwałę, może nie większą, mniejszą, bo to nie pasuje do treści dzisiejszego rozdziału, tylko bardziej jeden pochwalony za te rzeczy, drugi za tamte. Bo te pochwały, mówiąc o gradacji, moim zdaniem w świetle tego drugiego rozdziału należy rozpatrywać jako wszystkie pochwały będą równe. Natomiast będą za co innego. Za to, że jako ojciec, jako matka zachowywałaś okrąg Twojej odpowiedzialności w tym aspekcie, w tamtym aspekcie uwielbiłeś Chrystusa, uwielbiłaś Chrystusa. I teraz Paweł mówi o jakiejś ofierze w 17 wersecie. Ta ofiara jest ofiarą z płynów, bo mówi, że ma być dolana. Ofiara z płynów jest opisana w Starym Testamencie, to jest zbyt obszerny temat, żebym teraz o nim wspominał. Nie jest to ofiara główna, całopalna. W żaden sposób apostoł Paweł tu swojej ofiary nie dolicza do zbawienia. To nie jest tak, jak jest w rzymskim katolicyzmie uczone, że teraz każdy święty ma pewien zbiór dobrych uczynków i pójdzie do nieba i wtedy inni mogą korzystać z tego skarbca dobrych uczynków i jak zapłacą za mszę, to ksiądz wydobywa z tego skarbca i na przykład komuś skraca pobyt w czyśćcu, czyli w ogniu i ten człowiek zamiast miliard lat w czyśćcu jest miliard lat minus jeden dzień. I tak dalej, aż wypompuje wszystkie pieniądze i to jest taki mechanizm. Nie, nie ma czegoś takiego w Piśmie Świętym. Tu jest wyraźnie podana ofiara nasza, taka radości dodatkowa, dobrowolna. I zresztą 12 rozdział Rzymian też mówi o takiej ofierze, żebyśmy oddawali ciała swoje na ofiarę żywą. I z tego wtedy i wy się radujcie, i cieszcie razem ze mną. Tu jest jeszcze jedna wzmianka, o której bym chciał nadmienić, ponieważ w dzisiejszych czasach jest niestety pewnego rodzaju nadużycie w tym zakresie. I tutaj widzimy Epafrodyta od 25 do 28 wersetu. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współbojownika i współpracownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Czyli widzimy,
zachorował. Ale dzisiaj w chrześcijaństwie rozpowszechniły się mity, że chrześcijanie są w jakiś specjalny sposób w grupie chronionej, jeśli chodzi o zdrowie, czy w jakiś sposób ma możliwość człowiek być uzdrowiony bardziej niż jakiś tam człowiek niewierzący. Oczywiście każdy z nas ma przywilej wołać do Boga bezpośrednio i Bóg się czasem zlituje i nas podźwignie, to jest Jego łaska. Mi chodzi bardziej o nadużycie związane z tym, że twierdzi się, że są jacyś specjalni ludzie, którzy będą teraz uzdrawiać czy wykonywać jakieś egzorcyzmy i tym podobne rzeczy. Nie ma takich rzeczy i tu jest dowód na to. Nie ma takich rzeczy, dlatego że właśnie Pan Jezus Chrystus był wyjątkowy. I Pan Jezus Chrystus i świadkowie Jego zmartwychwstania dostali prawo czynienia wspaniałych rzeczy. I Dzieje Apostolskie, na przykład 5 rozdział, pokazują, w jaki sposób odbywało się autentyczne uzdrawianie. 5 rozdział, 15 werset. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak, iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. I co się wtedy stało? Wszyscy zostawali uzdrowieni, bo cień Piotra padł. Czy Piotr wkładał w to jakiś wysiłek? Żadnego. Jeśli ktoś ma prawdziwą moc uzdrawiania, to wystarczy jego cień w przypadku Piotra. Ale dzisiaj takich ludzi nie ma. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, pokazują z kolei apostoła Pawła. 11 werset. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. I teraz mamy Filipian, ten sam Paweł. I 27 werset nie brzmi, bo rzeczywiście chorował, ale wziąłem chustkę z kieszeni, potarłem go i już jest zdrowy. Ten sam Paweł. Chustki dotykające skóry Pawła. To było chwilowe. Filipian już tego nie było. Ten brat, który był w kontakcie z Pawłem, nie dostał chustki. Paweł mógł przekazać przecież swoją chustkę, czy też w inny sposób go uzdrowić. Nie zrobił tego, bo już tej mocy nie miał. Też widzieliśmy wyraźnie, gdy był na Malcie, to tam po prostu Łukasz swoją wiedzą medyczną wspierał tych tubylców. Do uzdrowienia Paweł użył swojej mocy, ale jeśli chodzi o tych pozostałych, nie jest tam już powiedziane o uzdrawianiu. Więc generalnie jeden cud potwierdził go jako świadka zmartwychwstania i to wystarczyło. Więc dziś tym bardziej tej mocy nie ma. Jeżeli ktoś pojawia się taki, kto twierdzi, że ma moc uzdrawiania i albo wyganiania duchów i musi wkładać to mnóstwo wysiłku, to mamy do czynienia z oszustem. Bo jeśli to jest duchowe i on ma tą moc duchową, to wystarczy, że on wezwie imienia Pańskiego albo nawet nie musi nic wzywać, tylko wystarczy, że padnie jego cień albo jakaś chustka, która dotknęła jego skóry. A co dopiero słowo? I 27 mówi, bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Gdyby Paweł miał dar uzdrawiania w tamtym czasie, to przecież nie napisałby w ten sposób. Po prostu by było, uzdrowiłem go. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Więc widać, że to już nie było zwyczajnością Pawła. Bo te słowa nie byłyby napisane. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. I te rzeczy, które dzisiaj się dzieją, wszystkie są ukierunkowane zawsze albo żeby zaatakować doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, albo doskonałą ofiarę, którą był Chrystus, czyli zaatakować osobę Pana Jezusa. Te wszystkie błędy mają ten jeden
zazwyczaj cel, żeby albo zaatakować ofiarę co do jej skuteczności, czyli że ofiara została złożona za wszystkich grzeszników i teraz każdy grzesznik może przyjść do Boga na podstawie tej ofiary, jeśli uwierzy w Pana Jezusa, zaufał Bogu i zostało poczytane mu to ku usprawiedliwieniu. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To wszystko jest możliwe tylko na podstawie tej doskonałej ofiary. Ona jest skończona, wystarczająca, nie trzeba nic do niej dokładać. I druga rzecz, atakowanie tego, który złożył tą ofiarę. Próbuje się przedstawić go w fałszywym świetle. Albo, że nie był to dobrowolny dar, albo, że ten, który był złożony, to miał jakieś tutaj braki, czy w jakiś inny sposób próbuje się to kompromitować. Ale wtedy nie będzie podstawy do radości, wtedy nie będzie podstawy do jednomyślności, wtedy nie będzie wspólnoty ducha. Tylko wtedy, kiedy w centrum mamy Pana Jezusa Chrystusa, takim jak przedstawia Go Pismo, tylko wtedy mamy podstawę do tych wspaniałych dóbr i nie zaprzepaszczajmy ich bez powodu. Powzywaj mnie, tak mówi Pan do Ciebie, gdy duszy Two, jej grozi zło. Powzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Powzywaj mnie w każdej Twej potrzebie, jam Pan Bóg Twój, wspomogę Cię. Dzień hańby zniewag, krzywdy, bólu, męki, dzień pełny strachu, dzień niedoli łez. Ty, Panie Jezu, wtedy z Bożej ręki cierpiałeś w ciele i w swej duszy też. Jesteśmy znowu wokół Cię, Twą obecnością cieszyć się, Twym słowem się radować. O Panie, jak to drogie nam, że pośród nas przebywasz sam. Racz słowem swym kierować. Chwalimy Cię, Panie, sławimy Cię chętnie. Godzien jest wciąż uwielbienia. Sławimy Twą miłość, co Ciebie skłoniła, byś, Panie, za nas
Czyś chwałę No.
nas od winy, za nas martw. Twoją wierność i cierpliwość, któż tu pojmie, Boże nasz? Choć zapomnij, Matka, Dziecię, Ty wciąż swych w pamięci masz. Chwały godzien jesteś Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Kto Twą wielkość zbadać może i dogłębnie poznać Cię? Kto wie, jakim jesteś Boże, i kto wniknie w myśli Twe? Chwa tak godzieneś chwały Ty, Bogu temu, kto Cię czci, Bogu temu, kto Cię czci. Twe imię, Jezu, nie pociechy pełna jest i łask. Anioły górnie się skłaniają, Twej chwały podziwiając blask. Boskości pełnią w Tobie dopełnialiśmy. Tyś dla nas wszystko wykupienie, moc, mądrość, światło, siła wraz. Tyś jest powodem wszystkich czynów, co łaska Twoja sprawia w nas, co mamy, czym staliśmy się, znajduje w Tobie źródło swe. Nie strumieniem w trosce i niedoli, od Ciebie spływa szczodrze, tak, gdy nam odmawiasz czegoś Ty, to w tym ukryty cel tu i choćby wszystko się zmieniło, świat nie da nam spoczynku, nie. Tyś tylko pełnią błogosławieństw, czyż można z czymś porównać Cię? Bogactwem naszym stałeś się na wieki.
Wszystkie grzechy z pieśniami radosnymi.
Spraw.
przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezusem przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś Ty. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezusem przez miłość Twą życie dał nam, ach, serca drżą. Godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzien, godzieneś Ty, godzien. Ach, Jezu nasz, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś, godzieneś, godzieneś Ty, godzieneś Ty, godzieneś Ty. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, ten przebywa w cieniu Wszechmocnego. Mówi do Pana: ucieczko i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię. Piórami swymi okryje Cię i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą, tarczą i puchlerzem. Nie ulękniesz się strachu mocnego. Ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, co grasuje w ciemności. Nie ulękniesz się strzały lecącej za dnia, ani moru, co poraża w południe. Chociaż padnie u bogów Twego tysiąc, a 10 000 po prawicy Twojej. Chociaż padnie u bogów Twego tysiąc, a 10 000 po prawicy Twojej. Do Ciebie to jednak się nie przybliży, do Ciebie to jednak nie przybliży się. Do Ciebie to jednak się nie przybliży, do Ciebie to jednak
nie przybliży się. Na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał, oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego uczyniłeś swą ostoją. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim poleci, by Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swoje. Bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od głównej zarazy. On wybawi Cię, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika, od zgubnej zarazy. On wybawi Cię. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Nie dosięgnie Cię nic złego, nie dosięgnie Cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego.